Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę o porcelanowych lampach. Muszę powiedzieć, że już kiedyś nagraliśmy taką audycję pod numerem 369. To była audycja, która opowiadała o porcelanowych damach, a ponieważ mam co najmniej dwie bardzo ciekawe, stare lampy, które mają, jakby to powiedzieć, są figuralne, czyli są postacie kobiece, i wtedy właśnie w tych porcelanowych damach w odcinku 369 opowiadałem o tych lampach. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć w zasadzie o lampach porcelanowych, które już jakiś czas są w moich zbiorach, ale nie ukrywam, że nie tak dawno udało mi się kupić taką ciekawą właśnie podstawę lampy. Proszę sobie wyobrazić, że to jest podstawa lampy, czyli z tego taka kiedyś może będzie duża lampa. Została ona zrobiona gdzieś około 1925 roku w Turyngii w firmie Unterweisbach. Jest to firma, która już dzisiaj w zasadzie nie istnieje, ale bardzo mnie urzekł kształt i właśnie te zdobienie tej podstawy porcelanowej lampy. No i postanowiłem jakby dołożyć jakieś jej towarzystwo, żeby Państwu o tym opowiedzieć. Oczywiście no, takim sztandarowym przykładem pięknej porcelanowej lampy jest ta lampa, która stoi tu na tym gryfionie. Jest to lampa zrobiona w berlińskiej wytwórni. To jest o tyle ciekawe też, że ta lampa, wiem, że przed wojną stała na terenie Leszna. Wiem, u kogo w domu stała, także gdybym pisał kiedyś książkę o leszczyńskich lampach, to na pewno ta lampa by była tam jednym z bohaterów. I musicie Państwo zwrócić uwagę, że dzisiaj w tym zalewie jakiegoś plastiku, tandety, jakichś takich metalowych cudów szarpanych i tak dalej, to taka klasyczna lampa jest, no nieskromnie powiem, można powiedzieć, dziełem sztuki. No i one się tym charakteryzują, że jeżeli coś jest zrobione jako lampa, to proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy taki otwór, tutaj specjalnie otwór na wprowadzenie kabla i powiedzmy, to jest tak charakterystyczne, bo na przykład bywają wazony, które nie są wazonami, ale są podstawami do lamp, bo proszę zwrócić uwagę tutaj na te dwa piękne orientalne wyroby. Ten tutaj, który się znajduje z tym otworem u góry, to jest lampa, podstawa do lampy, która została zrobiona w latach 60., 70., czyli dla niektórych ma 50 lat, czyli już bardzo dużo, ale specjalnie ją nabyłem tylko dlatego, żeby właśnie móc pokazać, jak taka lampa wyglądała. A obok, proszę zobaczyć, stoi oryginalna XIX-wieczna stara waza, która w jakiś sposób została zepsuta. Zepsuta w ten sposób, że albo była gdzieś tam wyszczerbiona i postanowiono z niej zrobić lampę, bo ja ten element porcelanowy, piękny, z tymi zdobieniami, z tymi malunkami, kupiłem jako lampa. Ale ponieważ wiedziałem, zresztą widziałem po znaku, który się znajduje od spodu, że jest to XIX-wieczna piękna robota, jakby to powiedzieć, przywróciłem to z powrotem do stanu pierwotnego i nie będzie to podstawa lampy, tylko będzie to piękny element stojący u mnie na szafie, bo ja się lubię otaczać ładnymi przedmiotami. Proszę Państwa, patrząc na ten element, no piękny świecznik porcelanowy, ale patrząc na to, że on tutaj ma wprowadzenie na kabel, czyli zostało to zrobione jako podstawa lampy. Tu powinien być jakiś element, jakaś oprawka, jakiś klosz. No a to znowu jest też bardzo ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, jest to po prostu miśnia. Także patrząc na to, że elektryka już na pewno ponad 100 lat, że tak powiem, u nas funkcjonuje, nawet i więcej, no to też nie jest to bardzo stare, ale jest to podstawa do elektrycznej lampy. No, powiedziałem na wstępie, że lampy porcelanowe. No, jednym z gatunków porcelany jest też fajans. Tu jest wspaniały taki wyrób. Bardzo możliwe, że tu była kiedyś jakaś patera, ale patrząc na to, że ma otwór od dołu, to mogłoby być też podstawą do lampy. Jest to taka firma, zrobiła to w XIX wieku.
która nazywała się Wilhelm Smith & Sons, i on słynął z tego, że fałszował wyroby Widżuga angielskiego, także też jest to ciekawy przedmiot, ale nie ukrywajmy, to już nie jest taka czysta porcelana klasyczna, tylko jest to fajans. No a jak jesteśmy przy fajansie, to muszę się Państwu pochwalić. Nie tak dawno wszedłem w posiadanie niezmiernie ciekawego przedmiotu. Pokażę Państwu wspaniałą, w zasadzie, no ja już teraz mówię, muzealną paterę naścienną. Jest to zrobiona w firmie Marty Krause w Świdnicy. Złożyłem ofertę do muzeum w Świdnicy, także bardzo prawdopodobnie, że ten przedmiot niedługo będzie jeszcze tylko w moim posiadaniu, ale trafi do muzeum, ale ja lubię, jak rzeczy trafiają do muzeum, ponieważ są wtedy w odpowiednim miejscu i widzi ich więcej ludzi. U mnie, jak to jest na ścianie, to tak dużo ludzi nie widzi. Jest fantastyczna okazja zobaczyć oryginalny, jeden z ostatnich lat produkcji, ten znaczek na porcelanie z napisem Krause, ale w każdym razie jest to naprawdę piękny przedmiot i tak jak wspomniałem, myślę, że on niedługo będzie już cieszył muzealników w Świdnicy, a Państwo przy odcinku Lampy Porcelanowe mieli obejrzeć możliwość, piękny wyrób fajansowy pani Marty Krause ze Świdnicy. Zrobiłem kiedyś odcinek, który się nazywa Skarby ze Świdnicy, gdzie pokazywałem parę ciekawych moich przedmiotów, które zostały zrobione w tej wytwórni, a jak Państwo już zdążyli zauważyć, lubię Państwu opowiadać i pokazywać ciekawe przedmioty. Dziękuję.